Prośby starej matki do swych dzieci najdroższych. Ostatnia prośba. Wytrwałość do końca. Kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie, mówi Pan Jezus. To najważniejsza rzecz w życiu wewnętrznym – wytrwałość. Wiele zaczyna bardzo gorąco i gorliwie, dążą do najwyższych ideałów. Nie zaraz im się udaje. Zniechęcają się i rzucają pracę. Niby pod pretekstem, że i tak do niczego nie dojdą. Że nie warto pracować. Biedne dusze. Lenistwo i pycha podają im takie powody do opuszczania się. Wygodna wymówka dla sfolgowania sobie. Pamiętajcie, dzieci moje, że życie nasze to walka. Walka aż do śmierci. Choćby żołnierz z początku nawet był zmuszony się cofnąć, choćby walczył pozornie bezskutecznie, jeżeli choć w ostatniej chwili nieprzyjaciela obali i śmierć mu zada, to zwyciężył. Godzien jest chwały i nagrody. Nigdy nie możemy mówić, że nie warto walczyć. Walczyć i wytrwać w walce o to, co się Bogu podoba. Nie trudno byłoby stać się świętym, gdyby każde krótkie staranie od razu odniosło ostateczne zwycięstwo. Panu Bogu czasem właśnie podoba się taka wytrwałość, która nie cofa się przed długą walką, która co dzień na nowo zaczyna spokojnie i ufnie czeka, aż Bóg da zwycięstwo. Zresztą, wierzcie mi, pokora mogłaby być narażona na wielkie pokusy, gdybyśmy tak bez trudu prawie, bez walki i prędko zdobywały cnoty. Przyznaję, że to ciężko ciągle chcieć i mimo to ciągle wpadać w te same błędy. Ale wierzcie i w to, że często Bóg ma większe upodobanie w wytrwałej, choć żmudnej walce, aniżeli w łatwym, chwilowym zwycięstwie. Bądźcie więc wytrwałe, dzieci moje, wytrwałe w swych postanowieniach, wytrwałe w ćwiczeniu się w cnocie, wytrwałe w ćwiczeniach pobożnych, wytrwałe w małych ofiarach. Pytano się świętego Jana Brechmansa, przez co można się przypodobać Matce Najświętszej. Odpowiedział na to: choćby przez najmniejszą praktykę cnoty lub pobożności, lecz z wytrwałością wykonaną. Ile razy zdarza się, że dusza w chwilach gorliwości najlepsze robi postanowienia, przez parę dni je wykonuje, potem zapał stygnie, o postanowieniach zapomina, po 2-3 tygodniach wszystko poszło w zapomnienie. Albo postanowiła ćwiczyć się w jakiejś cnocie, na przykład w częstej, dobrej intencji, próbuje kilka dni, nie udaje się, nie widzi postępu i wszystko rzuca. I tak nie potrafię, nie warto się męczyć. Warto, dzieci, no, warto. Właśnie to, że męczysz się bez pociechy, bez pożądanego skutku, podoba się sercu Bożemu. Im dłużej prosisz, w tym większej mierze otrzymasz. Na jedną rzecz szczególnie zwracam Ci uwagę, dziecko drogie. Na brak wytrwałości w prośbach naszych, szczególnie gdy chodzi o dary dla duszy. Tyle nam łask potrzeba do osiągnięcia świętości, ale czy choć o jedną prosimy wytrwale, bez przerwy? Często bywa tak, że prosimy według chwilowego usposobienia. Raz o ducha modlitwy, raz o miłość Bożą, raz o wiarę, według ochoty. A potem znowu wcale nie prosimy o dary dla duszy. Mamy ziemskie sprawy, które nas bliżej obchodzą. O, gdybyśmy sobie wyrobiły jasne zdanie, że tej lub tej cnoty szczególnie potrzebujemy, o nią szczególnie starać się będziemy i szczególnie o nią się modlić będziemy, gdybyśmy w tym staraniu i w tej modlitwie prośby wytrwały, choćby przez długie lata, o jedno i to samo ciągle do nieba szturmując, na pewno po tych latach wytrwałości dałby Bóg
w bardzo hojnej mierze to, o co prosiłyśmy. Ale my tej wytrwałości nie mamy i dlatego też nie otrzymujemy. Nasz brak wytrwałości sprawia, iż właściwie same nie wiemy, o co prosimy. Raz o to, raz o co innego, nic z pewnego. Bądźcie wytrwałe, dzieci moje. Wytrwałość na pewno da wam zwycięstwo. Nigdy, nigdy nie poddawajcie się zniechęceniu. Wszystko jedno. Choć co dzień i 100 razy byś upadła, bylebyś 100 razy powstała i ochoczo i ufnie szła dalej. Co dzień zaczynaj na nowo. Nie ma potrzeby, byś widziała swój postęp. Bylebyś wiedziała, że masz dobrą wolę. To niech ci wystarczy. Z dobrą wolą, ufnie, wytrwale naprzód ku niebu. Wytrwałością zdobędziesz serce Boże na pewno.